Dzień dobry, witam w kolejnym tygodniu w Carrington Service. No podziało się. Rafał skończył blacharkę, a tutaj pojawiło się jeszcze coś innego, a tak naprawdę po prostu zabraliśmy się za dalszą rozbiórkę i Type'a w Flat Flora, więc bardzo jaguarowo w tym tygodniu i zapraszam na ten odcinek. Zapraszam również do subskrypcji, lajkowania i komentowania, bo przecież niczego nie będę przed Wami ukrywał, chętnie się podzielę informacjami na temat tego, co się u nas dzieje i co w motoryzacji klasycznej piszczy. Zapraszam do oglądania. No trzeba przyznać, że Rafał dopieścił tą linię naprawdę konkretnie. I może z ubiegłego tygodnia nie widać jakichś spektakularnych różnic, ale tu chodzi wszystko o dopieszczenie po prostu detali. Więc wszystkie te takie miejsca, jak tutaj słupki, które były źle zrobione, czy tutaj te połączenia, wszystkie krzywizny, szpary, spokojnie, szpary będziemy wykańczać cyną. W tej chwili rozpoczęło się już czyszczenie właśnie pod to cynowanie. Tutaj mamy już od dołu równą w końcu linię dookoła. Wcześniej wyglądało to tragicznie, bo każdy element jakby wyglądał zupełnie inaczej. Tak samo tutaj już jest dokończone. Rafał też podniósł tutaj drzwi, tą końcówkę. Więc zostało czyszczenie, tak zwanym... No to ludzie mówią włosy murzyna. Czy to jest rasistowskie, czy nie? To zostawiam Wam. Natomiast tym czyścimy. Oprócz tego jeszcze szlifierką oscylacyjną, tak żeby wszystko wyglądało jak należy, no i będę wtedy nakładał cynę, którą zaraz Wam zresztą pokażę. Także Jaguar XK120. No cóż, blacharka gotowa. W przyszłym tygodniu będziemy jeszcze robić tutaj zasłony, ale to o tym na pewno pokażę Wam za tydzień. Natomiast tutaj zabraliśmy się za rozbiórkę E-Type'a Flat Flora i z tego mam niedużo materiałów, bo praktycznie w większości robiłem zdjęcia, więc nie mogłem nagrywać, ale zobaczcie sobie, bo poszło nam całkiem nieźle. Także tutaj dziękuję ekipie Wojtkowi i Pawłowi za pomoc w tym tygodniu. Zaraz go przypniemy pasem. Ja bym go tutaj, jest to? Tutaj tak spróbował, nie? Pod łapki, tutaj pod skos, żeby się nie bujał. No, możemy użyć tego, co było poduszką pod skrzynią, czyli tej deski i pasa. Zobacz. Coś takiego, jakbyśmy tak tutaj pod ten, albo jakbyśmy mieli takie tutaj byśmy sobie zaparli tutaj i on by się za chwilę wybrnął. Okej, okay, tylko ja tego na palecie nie zapakuję do busa, nie? To i tak będzie trzeba z tym palecie. Tak. Ty nie zapakujesz na do busa, czego nie? A tu jest całe typowe zawieszenie z mostem. Ciekawostka, że tutaj za rolę górnego wahacza pełni płoś napędowa. No i teraz jeszcze zbiornik trzeba wyciągnąć. Tu już jest silnik. Części silnika, to wszystko wyjeżdża do bedni, skrzynia biegów.
albo podeprzeć. Przekładnie kierownicza. I tu części nawoziowe. Klapa niestety jest bardzo, bardzo ciężka. Jest bardzo dużo gipsu. I dlatego zawiasy nie trzymały jej u góry, a powinny. No i karoseria ogołocona. Zostało tutaj już naprawdę niedużo do zdjęcia. W zasadzie tylko jakieś gumeczki tego typu. No i wszystkie maty bitumiczne. To wszystko będzie trzeba ściągać. Ja myślę, że ten samochód był remontowany po prostu przez kogoś samodzielnie i używał tego, co uważał za słuszne, co mu było łatwiej zastosować. Na przykład są mi to nakrętki, których no we flat floorze to nie używał. Powinny być koszyczki ładne. Jakość napraw blacharskich po prostu zostawia tutaj sporo do życzenia, dlatego będziemy to wszystko poprawiać. Zobaczcie. Takie rzeczy. No i obawiam się oczywiście, że jest dużo gipsu tutaj. Mam na myśli szpachle. I wszędzie, gdzie są jakieś obcierki, to właśnie to widać. Zaraz jeszcze bym Wam pokazał, jak wygląda w bagażniku. Okay. Dobra. Samochód był najprawdopodobniej niebieski, był też kiedyś żółty, ale komuś srebrny bardziej się spodobał. Tutaj były naprawy blacharskie też, ale dowiemy się tak naprawdę po sodowaniu. Tutaj klapa jest mega ciężka i ona jest na zawiasach, które mają w sobie sprężyny i wyobraźcie sobie, że jest tak ciężka, że sprężyny nie miały siły podnieść tej klapy, więc tego gipsu musi być dużo. No i będziemy poprawiać po prostu te wszystkie rzeczy. On w kolejce jest oczywiście po naszej kupejce, która sobie czeka tutaj. Do kupejki części już do nas pewnie idą. Także tutaj będziemy pracować nad tym samochodem. Podejrzewam, że jeszcze teraz w kwietniu. Na razie sobie czeka. No i co? Tutaj też jest maska od Flora, którą ściągaliśmy w zeszłym tygodniu. I tutaj powinno być na przykład łączenie. To wszystko jest zaszpachlowane, więc to naprawdę jest bardzo ciężkie przez to wszystko. Widzicie, jak to odpryskuje? No, ta naprawa lakiernicza też była jakoś dziwnie zrobiona, bo jest chyba najpierw ktoś wnęki robił, potem chciał po całości lakierować. Nie wiem, czy tak się robi, nie jestem lakiernikiem. Ale może właśnie tak miało być. No tylko, że trochę za grubo. Tak to wygląda. A czemu wisi Berlingo? No cóż. Niektórzy znają człowieka, który produkuje nam serię Ford GPW dla muzeum. I Jakub też potrzebuje mieć sprawne auto, więc się nim zajmujemy. Ale jeżeli chodzi o serwis takich samochodów, to powiem Wam, że odchodzimy od tego, dlatego że mamy bardzo dużo pracy już przy zabytkach i przez większy czas, przez większość ostatnich 10 lat mojego prowadzenia, czy 11 już w zasadzie lat prowadzenia firmy, samochody osobowe były taką trochę zapchaj dziurą pomiędzy projektami, żeby można było zarabiać sobie między jedną zaliczką a drugą z tych większych projektów. Tutaj się ładuje akumulator z mojego Willisa. Trochę będzie trzeba też tutaj detailingu zrobić, a w poniedziałek kolejna wyprawa, o czym już zobaczycie w przyszłym odcinku. No i co? Generalnie firmy, jak zakładałem, to myślałem, że będę robił tylko osobówki, a że zabytki będą dodatkiem, a stało się odwrotnie. I firma się nazywa Carrington Service, a nie Carrington Classic, dlatego, że miałby to być
głównie naprawy osobówek te 11 lat temu i wszyscy mi wtedy mówili, że z Willisów nie będzie się dało w Polsce wyżyć. Okazało się inaczej. Natomiast teraz do Willisów dołączyły Jaguary, więc z klasyków da się wyżyć na pewno. W związku z tym czasami się zastanawiam, czy nie zmienić nazwy firmy właśnie na Carrington Classic zamiast Carrington Service. A Carrington Service mogłoby być na przykład drugą firmą, która zajmowałaby się po prostu serwisem osobówek, tylko wtedy na to byśmy zrobili osobną halę. Nie wiem, co o tym myślicie, możecie napisać w komentarzach. Dobra. Więcej nagram wam jutro, bo jutro w sobotę przychodzi też Rafał do pracy, ja też przychodzę i będziemy dalej działać i nagramy resztę odcinka, więc oglądajcie dalej. Tutaj mamy szoferkę GMC CZKW353 oraz grill od Willisa. Są to części, które czekają na oczyszczenie prosto do Trimiasto. Jeszcze nie wiemy, jaki termin na to dostaniemy od Karola, ale pewnie wydarzy się to niebawem, bo chcielibyśmy kontynuować pracę nad ciężarówką. A podwozie naszej ciężarówki znajduje się tutaj. Znaczy naszej, no. Tej, nad którą obecnie pracujemy. Więc jak widać, 6 kół już złożonych na gotowo. Mosty na gotowo, reduktor. Tu mamy nawet hydrowak. Wstępnie oczyszczony, ale czy będzie działał, to się jeszcze okaże. Tak samo tutaj dalej tylne wały napędowe. W GMC występowały 2 rodzaje mostów napędowych. Tutaj mamy mosty split, czyli dzielone. I widzicie, że z reduktora wychodzą 2 równoległe wały napędowe. Tu jest moja przyczepa. W ogóle, jeżeli byście byli zainteresowani, przyczepa M7 do amerykańskich ciężarówek z II wojny światowej jest na sprzedaż. I raczej jednak nie będzie potrzebna. Więc jeżeli ktoś chce taką oryginalną przyczepę, którą można potraktować jako niekoniecznie skład opon, ale jako lawetę pod Willisa, czy pod coś innego, czy pod agregat, czy reflektor przeciwlotniczy, no to ta przyczepa jest do wzięcia. Ta druga nie jest do wzięcia, bo ona jest do kompletu właśnie z tamtą ciężarówką, którą robimy. To jest też do niej paka, reszta opon i różne inne części. A tu jest moje GMC, też CZKW i też 353. Szoferka od niego jest gotowa już w środku. I tutaj, słuchajcie, są mosty banjo, czyli z centralnym deklem zamykającym nam dyferencjały. A tutaj akurat wał napędowy nie jest założony. Trochę będzie trzeba to odświeżyć przed użyciem, ale mam też nowe krzyżaki, więc to nie problem. Tak to wygląda. No i u mnie już jest komplet kół założony, docelowy. No i tutaj mamy silnik, który też czeka na to, żeby to wszystko dokończyć, uruchomić. Trochę szkoda, że tak na zewnątrz, ale no nie było innej opcji. A tutaj, słuchajcie, jest zespół napędowy do Chevroleta Monte Carlo, który stoi w rogu posesji. I ten Chevrolet Monte Carlo też jest do kupienia, słuchajcie. I powiem wam tak, jeżeli chcecie wiedzieć za ile, to wam powiem. Każda propozycja finansowa zostanie rozważona. Nawet za dychy mogę wam dopuścić. No i muszę zabezpieczyć sobie tutaj tą ciężarówkę, żeby mi tutaj woda nie lała się tam, gdzie nie trzeba. Chciałem też pochwalić tutaj ekipę. Coraz bardziej porządnie się tutaj wszystko odbywa. Coraz większy porządek jest na hali. Może tam w narożniku mechanicznym pana Tomasza trochę mniej, ale rzeczywiście mamy rozgrzebany samochód, więc
więc nic dziwnego. No to opowiadaj, panie. Co ci mam opowiadać? Samochód jest przygotowany od syna już. Dobra, czyli chodziło o to, żeby oczyścić to wszystko tutaj. Wszystkie takie łączenia. Jeszcze trochę syfu zostało, ale to i tak całego auta w jeden dzień się nie pocynuje. Zacznę od tego miejsca. No chyba najlepiej tak. Gdzie będzie trzeba gdzieś zacząć tutaj, skończyć tu. Tutaj całe to łączenie, całe to łączenie, całe to łączenie. Tutaj też, nie? I to całe. Wszystko. No. Pewnie tutaj jeszcze wzdłuż. Właśnie nie wiem, czy wzdłuż też będzie trzeba cynować, czy nie. Kurde, nie wiem. Tutaj było to łączenie, nie? U góry to widać. Mhm. Tutaj już mniej. Nie. Ale na przykład tutaj. No trzeba. Trzeba. To trzeba. No, potem to łączenie. Plus to. Tak. I lampy, które są już. Tak. Przygotowane. I tutaj dookoła też była cyna oryginalnie i była jak samochód do nas przyjechał, więc to trzeba uzupełnić. Tutaj zresztą fabrycznie widać, że jest wnęka na ten reflektor, tylko że znika, bo ludzie, którzy wyrabiali ten panel, tego nie zrobili, ale na przykład z drugiej strony to jest fabryczne i nie ma tej wnęki, więc nawet w fabryce to pominęli. No i te łączenia też będzie trzeba. Myślisz? No, zobaczymy. Realnie jest na to jeszcze cały tydzień. To jest łączenie, które jeszcze było robione w Belgii. Tyle co się dało, to jest wyszlifowane i wyklepane, a resztę trzeba zrobić cyną po prostu. No ja, trzeba doczyścić jeszcze tego cały środek. Mm-hmm. Już. No i butniki tylne, połączenia tutaj. Na środku wiadomo, że nie trzeba. To jeszcze tutaj przeklepałeś, widzę, ale jeszcze trzeba podspawać. Tak, tak, o tym zapomniałem. Ja podejrzewam, że po prostu ktoś tam chciał coś większego przycisnąć i sobie to naciął, nie? No i potem całe to łączenie trzeba z Aleksyną i ja się za to zabieram. A E-Type'a oglądałeś już? Którego E-Type'a? No, tego. Oglądałem. Zawiedziałem. Dużo gipsu, co? Bardzo dużo wszystkiego, co tu nie powinno być. No właśnie. Różne naprawy. Nie, Tomek mówił, że były naprawy, tylko trzeba je właśnie poprawić. Ale nie tak. Jest wszystko zrobione. No. Będzie coś. Myślę, że on i tak jest lepszy niż ten następny. Na pewno. Którego przywożę już za tydzień. Ten i to nakrętki, ja nie wiem, kurczę. Które? No wszędzie są nito nakrętki, wiesz, bo ktoś to naprawiał sam. Aha. I powstały współczesne nito nakrętki, które historyczne nie są, nie? Zobaczymy. No wszędzie jest. No. Tu na masce na pewno. No, tam jest. Gdzie tu powinno być łączenie w ogóle, nie? Gdzieś jakoś tak w szczycie. Czy tutaj właśnie? Zaraz. Tutaj, tak, tu powinno być łączenie. Powinno. No. Aha, no i nowy sprzęt trzeba na serwis zawieźć. No. Żeby było jak. Trzeba w końcu to zrobić. Jak składać kupejkę, która też jest następna, właśnie. Cenę jeszcze trzeba pozrywać. Tak, cynę i jeszcze są bitumy. No. Stare. Jakieś. No tutaj też będzie dużo pracy. Ale mniej niż przy XK. Tak, no zdecydowanie dużo mniej. Ja myślę, że tutaj to jest 2 miesiące, to jest max. Myślę, że może nawet się udać w jeden, ale to. Niby do XK 120 można kupić panele, ale podobno i takie trzeba przerabiać. No. A tutaj jeszcze samochód jest przerabiany, więc kupowanie czegoś, co i tak trzeba przerabiać. Czegoś, co i tak już było wymienione, no to i, jest bez sensu. I teraz to przerabiać to dramat. Także no, pies się dzisiaj nasiedział w samochodzie, więc teraz ją odbija. No dobra. I wszystkie zastrzały trzeba zrobić, nie?
Tutaj? No. No trzeba. Takie podłoże. Trzeba. Prawda, on się na pewno nie złamie przy tym. No tak, ale żeby... Przy sodowaniu, ale na pewno trzeba zrobić i to już do e-type'ów będziemy mieli wtedy no. Już na... Bo tutaj będzie wyciągane wszystko, no to musi być sztywność, nie? Tak. No i to się też przyda do złamanego. Szczególnie. No. Więc te strzały sobie zrobimy tutaj, sprawdzimy je też w kupejce. Znaczy ja bym robił na kupejce, wiesz, niż na tym. No tak, dokładnie, dokładnie. Bo tutaj jest dużo rzeźby. I na kupejce też one od razu przydadzą, bo tam będą wymienione progi. I nie tylko progi. No. No właśnie. Progi, podłogi. A tutaj... No i po co? Takie coś. Przyklejałem takie coś kiedyś w zastawie i w Land Roverze. No nic, to tu na pewno przed tym, jak auto trafi na oczyszczenie, będzie jeszcze sporo pracy ze skrobaniem tego wszystkiego. Wszystko trzeba zerwać, odkleić, no. Zeskrobać tutaj gips. No i ten bitek od spodu, nie? Ten srebrny i ten czarny. A tu się okaże dużo ciekawych rzeczy. No, jeżeli tu jest tak zawalone grubo, to znaczy, że na pewno... No tutaj miejscami widać, co było. Były kamuflowane rzeczy, nie? Tu też jest na progach. Tak. Pełno tego. No, jest grubo. No dobra, nie zabieram ci weekendu. Ja się zabieram za cynowanie. To nara. To nara. Dobra, odkopałem moje, że tak powiem, zabawki związane z cynowaniem. Dawno już nie cynowałem, ale zanim wam to nagram, to musiałem sobie zrobić uchwyt do 100TW. Bo się stary połamał, był plastikowy, więc jak za starych czasów, jak ktoś może pamiętać albo może sobie odświeżyć, najstarszy film na tym kanale, nakręcony przeze mnie, był zrobiony na selfie sticku zrobionym w warsztacie z rurki gazowej, więc stwierdziłem, że cofnę się do tego i zrobię uchwyt na iPhone'a w swoim stylu, czyli właśnie z blachy. Zaraz spróbujemy zamontować. No i chyba się udało. Dobra, nagrywamy dalej. Dobra, już nic nie muszę zrobić, to sobie odświeżyć w ogóle te rzeczy. Bo to wszystko jest brudne i tłuste i tak dalej. Więc zacznę chyba od benzynki ekstrakcyjnej. Tu mam cynę oczywiście nową. A tu są to po prostu jakieś nadpalone kawałki. To są moje łopatki do cynowania. Pędzle do mieszania pasty do pobielania. No dobra. A tu mam tarczki do szlifowania. No i oczywiście najważniejszy pilnik do cyny i ołowiu. Tytanowy. Na pewno się dzisiaj przyda. Pastę do cynowania muszę sobie najpierw rozmieszać. Tak, żeby była jej konsystencja równomierna. Na razie są grudki, także trochę to zajmie. Materiały można kupić oczywiście w internecie. Ja akurat kupuję od mistrza, od którego uczyłem się cynowania. No, kiedy to było? 7 lat temu. No. 7 lat temu u pana Andrzeja Pleskota w Raszynie się uczyłem. Dobra, cały proces przygotowania zajął mi chyba około godziny.
Mamy tutaj takie miejsce, gdzie był otwór na lampę. On został zaślepiony metodą gazową tlenacetylen jeszcze w Belgii. Ja bym to ogólnie wymienił, ale Tomek powiedział, żeby tego nie robić, tylko to zacynować, więc niech to będzie właśnie przykład tego, jak można zgubić takie niedoskonałości poprzez cynowanie bez szpachlowania. Więc tak, najpierw oczyszczę sobie to dokładnie. Już to zrobiłem oczywiście wcześniej. Natomiast chodzi o to, żeby przygotować, oczyścić sobie więcej powierzchni niż rzeczywiście będziemy cynować. Więc ja pewnie cyny potrzebuję tylko tutaj. Samo szparowanie też będzie odbywało się cyną, ale to zrobię po prostu innego dnia. W przyszłym odcinku, czyli w następnym w przyszłym tygodniu, czyli w następnym odcinku. Więc na razie zrobię tylko ten kawałek. No i co? Pastę sobie już rozmieszałem, już jest niezła. Więc teraz mogę ją nałożyć. Sam pędzel jeszcze sobie odmuszam. Na wszelki wypadek możemy to jeszcze odtłuścić. Bawełniana szmata. Mój majster, który mnie tego uczył, pan Andrzej. Dlatego, żeby była biała, żeby było widać na niej ewentualny brud. No i jak widać, trochę brudu było. Dobra. Możemy zatem nakładać pastę. I pasty też nakładamy więcej niż potrzebujemy. Nie mówię o grubość, bardziej o powierzchni. Dobra. Zaczynamy powoli grzać. Podniosę sobie tą maskę. Przepraszam. No. Dobra. Możemy też sobie od razu tutaj pobielić. No i jedziemy. Warto mieć działającą zapalniczkę oczywiście. I w międzyczasie już sobie zakładam też rękawiczki, które będą mi potem przydatne do samego cynowania. Przygotuję też sobie łopatkę. Dobra, łopatka gotowa.
mamy jechać. Nagrywam. Zaczynasz? Tak, zaraz kończę też, bo muszę spadać. Zrobione do ciebie. Na początek musiałem sobie wziąć jakieś łatwe miejsce. Tak, bo to będzie cenowane. To nie takie łatwe kanały. Ja wziąłem. Tak. Zamykał łożysko. To jest makro, to się łożysko. Ale czujnik wtedy oddaje, nie? Tak jest tylko za samą. Spoko. No, biorę po ochronie. Oczywiście się za... Co? Czwartek? Środa. Do temperatury właściwie jest daleko. Się zbliżam, ale dopiero jak się zacznie świecić. Zaczynamy ścierać do środka. I zaczynamy nakładać cynę. Ja jej potrzebuję tylko tutaj. Utrzymujemy temperaturę. Tak jak mówię, dawno już nie cynowałem, więc wyszedłem z wprawy i na pierwszy ogień
wziąłem sobie trochę łatwiejsze miejsce. Żeby to mi się trzymało, to musi też tutaj być powierzchnia. Zeszklona. Dobra, już widzę, że mamy dosyć wysoką temperaturę. Trzecie, to nie wystarczy. Cały czas musimy utrzymywać temperaturę. Tutaj mam przygotowaną łopatkę. Nadmiar wosku ściągamy. Jak zaczyna płynąć, trzeba zaraz tą temperaturę obniżyć. Jak widać, że na krawędzi nie jest zeszklony podkład pasty, to trzeba od krawędzi zacząć podgrzewać. I delikatnie, żeby nie trzeba było tego klepać, to nie jest tutaj klepanie młotkiem, tylko smarowanie, tak jak smarujecie kanapkę masłem, no to zimne masło średnio się smaruje, a ciepłe jak wyjmiecie na noc z lodówki. Będzie lepszy. Tak jak widzicie, nie grzeje samej cyny, ale stal dookoła. Bo to wszystko razem musi mieć temperaturę odpowiednią, żeby się połączyć. Jeżeli grzałbym tylko cynę, która jest z wierzchu, no to formowałbym tylko wierzchnią warstwę cyny. Która niekoniecznie musiałaby się trzymać do mojej powierzchni. Nakładać tutaj nie będę. Teraz muszę sobie spokojnie ostygnąć. I jak widać, pobielone jest szerzej. A ja cynę nałożyłem tylko tutaj na środku. Jak sobie ostygnie, wtedy potraktuję to sodą oczyszczoną. Bo jak wiecie, kwas trzeba zneutralizować zasadą, więc używam sody oczyszczonej. Dzięki temu korodowanie będzie no, bardziej ograniczone. Teraz tak, na razie to odtłuściłem tylko, żeby pozbyć się tego wosku. I ja będę tutaj jeszcze cynował całą tą krawędź plus jeszcze to łączenie. I tutaj dalej coś wyżej, więc na razie nie mogę tego szlifować już na gotowo, więc pokażę wam tylko, o co chodzi z tym pilnikiem.
jeśli jeszcze nie wiecie. A resztę zobaczycie po prostu w następnym odcinku. Chodzi o to, że ten pilnik ściąga nam cynę w taki sposób, że można kontrolować płaszczyznę. I w ten sposób dużo łatwiej będzie mi osiągnąć właściwy kształt. I się tu mam na przykład taki dołek. O, który mi teraz zniknął. I dopiero potem można to obrabiać szlifierkami obrotowymi czy też oscylacyjnymi. No i dobra, na dzisiaj to już wszystko. Ja dzisiaj, czyli na sobotę, kończę pracę nad cynowaniem tego Jaguara ISK120. Jutro, wiem, że jest niedziela, ale musi dla Was polecieć rano odcinek. Ja zaś jutro o tej godzinie będę już w warsztacie i będę dalej pracował nad tym cynowaniem. Zapewne pies będzie tutaj ze mną. A Wy w przyszłym odcinku zobaczycie właśnie dalsze te prace nad cynowaniem. Zobaczycie też skrobanie i oczyszczanie wstępne Jaguara i Type'a Fast Flora z 62 roku. Wcześniej Wam mówiłem, że 61, ale jednak 62. Numer 876-135. Także tego Flat Flora zobaczycie też za tydzień, gdzie będziemy też się zajmować selekcją części mechanicznych. Opowiemy o tym, co będziemy robić, z jakimi elementami. I zaczniemy też pracować nad elementami zawieszenia od Jaguara ISK120, które leżą sobie tam pod Berlingiem, bo to zawieszenie też będziemy oczywiście do tego samochodu robić. A za tydzień ja już odwożę ISK120 i przywożę kolejnego Jaguara, zapewne i Type'a, i zapewne Roadstera, i zapewne złamanego, ale to już zobaczymy za tydzień. Chyba że nie zdążę do weekendu, no to chcę się odebrać w Warszawie tego E-Type'a, bo pewnie będziemy go ładować w poniedziałek, więc może to być za 2 tygodnie, ale na pewno przyszły odcinek będzie bardzo ciekawy, więc też oglądajcie. Zapraszam również do subskrypcji, bo 60% widzów naszych tego jeszcze nie robi, dlatego serdecznie Was do tego zachęcam. Wbiliśmy teraz 6 tysięcy, a idziemy w tym roku na dychę, więc jeśli nie dla mnie, to zróbcie to dla psa albo dla siebie, a poza tym nic Wam to przecież nie zaszkodzi. Do zobaczenia.